Bezpieczeństwo w internecie. Mark, sporo rozmawialiśmy o bezpieczeństwie urządzeń. Od razu myślę o swoim telefonie, laptopie, tablecie, może smartwatchu. Ale urządzeń jest znacznie więcej. Są na przykład inteligentne żarówki lub lokalizatory do różnych rzeczy. Jak to się ma do kwestii bezpieczeństwa urządzeń? Nie musimy się martwić o inteligentne żarówki i tym podobne? Czy o tym też powinniśmy myśleć? Ja się trochę martwię o inteligentne urządzenia, a to dlatego, że teraz mamy... Podrapałem się. Mamy moc porównywalną z pierwszym promem kosmicznym w tej żarówce, w tym przełączniku. One nie spełniają tylu funkcji, zwykle nie mają dostępu do twoich danych, chyba że mają kamerę, to inna sprawa. Problem w tym, że żarówka ma dostęp do twojej sieci domowej. Działa na tym samym Wi-Fi, co twój laptop, telefon i tablet, które mogą sobie przekazywać wrażliwe dane. Z tego powodu staram się nie kupować najtańszych żarówek, jakie mógłbym znaleźć, bo producenci, mając niewielki margines zysku, często nie aktualizują maleńkich komputerków wewnątrz żarówek. Są więc słabe punkty, z których mogą skorzystać hakerzy. Takie rzeczy już się zdarzały. W jednym przypadku haker znalazł słaby punkt umożliwiający kontrolowanie milionów żarówek, przełączników, inteligentnych tosterów i tym podobnych. Włączał wszystkie naraz i kierował je na jedną stronę www, aż doszło do przeciążenia. Strona nie nadążała. Taki atak nazywamy blokadą usług. Hakerzy wykorzystali inteligentne żarówki i tostery wielu niewinnych ludzi, by wyrządzić prawdziwe szkody. Ofiarą tych przestępstw nie padli domownicy, tylko zupełnie inni ludzie. Najlepszym rozwiązaniem jest kupowanie urządzeń, do których są aktualizacje i łaty, zabezpieczanych tak samo jak twój telefon czy laptop. Większość dobrych marek, oczywiście Google Nest, ale nie tylko, robi takie aktualizacje, więc będziesz bezpieczny.